Mickiewicz. Pracuję w dziale ekspertyzy w KP. Witam Państwa serdecznie na dzisiejszym spotkaniu. Dzisiaj zajmiemy się badaniem karmerą termofizyjną. Ja uprzedzę na wstępie, że nasze spotkanie jest nagrywane. Później na zapytanie mailowe, także będziemy mogli to nagranie Państwu udostępnić. Naszym ekspertem dzisiaj będzie pan Marcin Dłużewski, kierownik projektu w Zespole Budownictwa KP, inżynier budownictwa, ekspert w zakresie termomodernizacji budynków i efektywności energetycznej. Marcin jest autorem wielu audytów energetycznych, świadectw charakterystyki energetycznej oraz opracowań z zakresu efektywnego wykorzystania energii. Zanim jeszcze oddam głos naszemu prelegentowi, chciałabym Państwu powiedzieć, że zachęcam do aktywności. Po prezentacji będzie można zadawać pytania bądź na czacie, bądź poprzez podniesienie ręki. Na górze Państwo mają taką ikonkę. W ten sposób będzie można się zgłaszać i po prezentacji zadawać pytania, do czego gorąco zachęcam. Mam także taką prośbę, aby na czas prezentacji Państwo wyłączyli kamery i wyciszyli mikrofony. Zapraszam w takim razie, Marcin, oddaję Ci głos. Dzięki. No to może takim słowem krótkiego wstępu. Ja nazywam się Marcin Dłużewski, już koleżanka bardzo dobrze mi przedstawiła, ale może powiem, do czego my wykorzystujemy kamerę termowizyjną w ramach pracy w KP. Jak się nią posługujemy, no to raz, że wykonujemy specjalne zlecenia po prostu jako badanie, tak? Kiedy ktoś chce sprawdzić, czy przegrody zostały dobrze wykonane, czy instalacje działają w prawidłowy sposób. Dwa, że analizy z kamery termowizyjnej załączamy także do większych opracowań, do audytów instalacji, do audytów energetycznych przedsiębiorstw, czy do audytów energetycznych. Także te badania wykonywane są u nas dość często posługujemy się tymi urządzeniami. I przechodzę po tym krótkim wstępie do wstępu teoretycznego. Od razu mówię, nie jestem fizykiem, także postaram się to przedstawić w sposób jak najbardziej zrozumiały, a co za tym idzie, możliwie uproszczony. No to zaczynając ten wstęp teoretyczny, ciepło przekazywane jest na trzy sposoby: poprzez konwekcję, przewodzenie i promieniowanie. Konwekcja to jest przewodzenie ciepła, przekazywanie ciepła, przemieszczanie się czysteczek o danej temperaturze w gazach i w cieczach poprzez fakt, że cząsteczki o niższej gęstości unoszą się, tak, przekazując energię, którą mają, czyli ciepło. Przewodzenie występuje w ciałach stałych, kiedy poprzez ruch cząsteczek energia przekazywana jest na cząsteczki sąsiednie i takie zjawisko występuje najczęściej w przegrodach stałych, w ścianach, w oknach, dachach, tak. No i w naszym wypadku zajmiemy się głównie promieniowaniem, a mianowicie każde ciało, które ma jakąś temperaturę już ponad 0 kelwinów, emituje promieniowanie podczerwone, a co za tym idzie, pewną ilość energii. Tak jak tutaj widać, to jest promieniowanie albo krótkofalowe od 2 do 5 mikrometrów, albo o dłuższym zakresie długości fali od 8 do 12. I korzystając z takiego, z wartości mocy, która jest wypromieniowana, jesteśmy w stanie określić termograf, czyli zdjęcie, na którym widać temperatury poszczególnych elementów w danej przegrodzie. I to odbywa się na zasadzie przekształceń fizycznych, wychodząc od ciała idealnie czarnego. Ciało idealnie czarne jest w stanie pochłonąć taką ilość promieniowania, pochłonąć całe promieniowanie, które na nie pada. I przy założeniu, że ciało czarne jest w stanie przy danej temperaturze, tak, oczywiście mierzymy temperaturę tego ciała, jest w stanie pochłonąć, a co za tym idzie, wyemitować określoną ilość energii. Wykonujemy, szacujemy temperaturę na ciele, no jakimkolwiek, jakie analizujemy, tak, znając tą energię, która jest obliczona jako iloczyn tam stałej Boltzmana, z tego co pamiętam, i temperatury do potęgi czwartej. I znając współczynnik emisyjności,
który jest obliczany na warunkach laboratoryjnych. Po prostu znając temperaturę danego ciała i znając tą energię ciała czarnego, jesteśmy w stanie określić ten wskaźnik emisyjności. Określamy energię emitowaną przez dane ciało, przez dany fragment ciała. No i idąc dalej, pozwolę sobie tutaj zacytować definicję termografii. Termografia w podczerwieni jest techniką zobrazowania i rejestracji pól temperatury powierzchni badanych obiektów dzięki detekcji promieniowania podczerwonego od nich pochodzącego. Czyli tak jak mówiłem, każde ciało emituje falę elektromagnetyczną, która tak naprawdę oznacza nam ilość mocy energii, która jest emitowana przez dane ciało. I otrzymywany w rezultacie pomiaru jest tak zwany termograf, czyli obraz, na którym w wybranej palecie barw lub w odcieniach szarości odwzorowane jest pole temperatury. Tutaj najczęściej widuje się termografy jednak w palecie barw, najczęściej od fioletowej do czerwonej. Tak? Fioletowa to jest ta najzimniejsze pole, a czerwona to jest ta najbardziej gorące. No i oczywiście wszystkie barwy w spektrum pomiędzy tymi konkretnymi długościami fali. Oczywiście to jest odwzorowanie umowne, tak, które ma lepiej zobrazować nam te warunki temperaturowe na poszczególnym elemencie. Jeżeli chcemy, to w kamerze termowizyjnej możemy zmienić ustawienia i będzie czy to pole szarości, czy inne barwy. No i idąc dalej, przedstawię w uproszczony sposób zasady działania takiej kamery. Mając jakąś tam przegrodę, na przykład analizujemy ścianę zewnętrzną, nakierowujemy na nią nasze urządzenie, pozwolę sobie podnieść typową kamerę. Ona poprzez układ optyczny dopuszcza do swojego elementu czułego określoną ilość energii, określoną ilość promieniowania. Potem w tym elemencie czułym, czy to jest na zasadzie element czuły na zasadzie termicznej, gdzie ten mały element zmienia swoją temperaturę nieznacznie, w zależności od tego, jaka ilość energii na nie pada, czy to poprzez detekcję fotonową, gdzie element czuły reaguje na fotony, które na niego działają, emitowane przez promieniowanie podczerwone z danego elementu budynku. Przekształcamy to na zasadzie konwersji komputerowej na już na termograf, tak? Także czwarty punkt odpowiada za obliczenia, które dzieją się już w urządzeniu, które pozwalają nam na uzyskanie dobrego obszaru, dobrego obrazu, który będzie nam mówił faktycznie o temperaturze na danym elemencie budynku. No a element piąty i szósty, który tutaj jest zaznaczony na rysunku, to już jest wyświetlanie tego obrazu w formie, jaką sobie wybraliśmy, tak? Czy to w postaci kolorowego termogramu, czy to w postaci chociażby czarno-białego, tak? No i aby takie badanie zostało wykonane poprawnie, musimy znać te pięć elementów, które tutaj wylistowałem. Tak naprawdę wartość energii jest funkcją tych pięciu wartości. Emisyjności obiektu, czyli to, o czym mówiłem, jest to stała dla danego materiału, która odnosi nam energię emitowaną przez dany materiał do energii elementu ciała idealnie czarnego. Wilgotność względna, czyli wilgotność powietrza w sytuacji badanej, tak? No, jak wiemy, jeżeli element jest wilgotny, woda z niego paruje, tak, obniża jego temperaturę, zaburza nam to wynik. Dlatego jeżeli bierzemy kamerę, tutaj oczywiście mamy możliwość ustawienia właśnie emisyjności, wilgotności i tych danych, o których za chwilę wspomnę. I tam musimy wpisać wilgotność, która jest aktualnie w miejscu, które badamy. Tak? No, najlepiej jest wziąć urządzenie miernicze ze sobą, urządzenie, które jest w stanie nam określić temperaturę i wilgotność na zewnątrz budynku, tak, i po prostu przepisać z tego urządzenia te wartości. Temperatura atmosfery to jest temperatura, na którą musi wziąć poprawkę urządzenie, tak, bo jeżeli spojrzymy, tak jak już wytłumaczyłem, to w zasadzie promieniowanie jest emitowane przez element, który ma jakąś tam temperaturę. Jeżeli najedziemy kamerą na przykład na niebo,
no to już łapiemy się z temperaturą nieboskłonu, która jest tam rzędu chyba przy atmosferze minus 50 stopni. Także urządzenie musi wziąć poprawkę na to, żeby po prostu wyłączać te przestrzenie z obliczeń, przestrzeń nieba, czy tam przestrzeń nawet odbitą od szyby, tak? No najlepiej jest po prostu robiąc badanie, no skierować kamerę tylko na element budynku, tak? Raczej starać się nie zahaczać o niebo. Bądź zrobić z kilku kątów, tak, żeby mieć jak największe, z kilku miejsc, tak, żeby mieć jak najlepsze porównanie. To samo musimy ustawić w kamerze odległość od obiektu, tak, to też jest jedna z danych, która jest w tej funkcji energii. No to jest stosunkowo proste, no, możemy ustawić tam 5 metrów, 2 metry, tak, tak żebyśmy objęli całą tą przegrodę, która nas interesuje zdjęciem, no i po prostu ustawić to na stałe i trzymać tej wartości. No i dodatkowo to, o czym mówiłem wcześniej, musimy znać temperaturę otoczenia, czyli mierzymy temperaturę, mając jakiś tam termometr jako dodatkowe urządzenie. Wiem, że prostsze kamerki, takie jak na przykład taka, one już cechują się dość dużą automatyzacją, tak, starają się jak najbardziej wspomóc tego operatora i już może być tak, że na przykład wilgotność czy tam temperatura będzie sczytana już automatycznie z takiej kamerki, no ale jak dotykamy tego ręką, tak, to no, możemy jakoś zaburzyć te dane, także no, lepiej skorzystać z innego urządzenia. Dobra, idąc dalej, tak jak mówiłem, te emisyjności zostały określone na zasadzie badań laboratoryjnych i jako, że najczęściej badamy ściany zewnętrzne, tak, no to tutaj już od razu mamy na przykład dla tynku tą wartość emisyjności 0,91, czy tam dla cegły gołej 0,93, czy to dla dachówki 0,9. No jeżeli by badalibyśmy wartość tej energii od wewnątrz, no to możemy pomyśleć o wpisaniu wartości dla gipsu. Jeżeli mamy ściany betonowe, no to dla betonu, tak. No, im rzetelniej podejdziemy do badania, tym te wyniki będą większej jakości. Dobra, idąc dalej, chciałbym powiedzieć o kilku rzeczach, na które należy zwrócić uwagę przy takim badaniu termowizyjnym. No, takiego badania nie możemy po prostu, jeżeli zależy nam na jakości oczywiście, nie możemy po prostu przyjechać i zrobić, tak, bo okoliczności zewnętrzne, tak, to o czym za chwilę powiem, mogą po prostu tak wpłynąć na wyniki, że no, to badanie nie będzie miało za dużej wartości, tak. Dlatego warto zwrócić uwagę, żeby ta różnica temperatur pomiędzy temperaturą wewnątrz budynku a temperaturą na zewnątrz była stosunkowo duża. Tutaj mamy podane 20 stopni, spotkałem się nawet z większymi. Już teraz biorąc pod uwagę, że jest coraz cieplej, no to takich dni faktycznie w których możemy przeprowadzić takie badanie jest coraz mniej w ciągu roku, dlatego warto na to zwracać uwagę. No chodzi o to, żeby ta różnica, to delta T było jak największe, żeby jak najbardziej pokazać te miejsca newralgiczne, tak, o których konkretnych miejscach za chwilkę powiem. Tak. Jeżeli mamy 12 stopni na zewnątrz, tak, a 20 w budynku, no to już ten termograf on nie będzie miał aż takiej amplitudy wielkiej, tak? No, te różnice będą znikome, co tak naprawdę może prowadzić do złej analizy takiego zdjęcia. Dodatkowo warto zwrócić uwagę na to, żeby w momencie robienia takiego zdjęcia, takiego termografu nie było opadów. To, o czym wcześniej mówiłem, wilgotna przegroda paruje, przez co obniża się jej temperatura. No oczywiście po parowaniu tej wody ta temperatura wraca do normy, ale może nam to zaburzyć badanie. Także no, tutaj lepiej zwrócić uwagę na to, żeby akurat okres, w którym robimy to badanie, był bezdeszczowy, tak? To samo tyczy się wiatru. Jeżeli mamy aktualnie dość dużo wiatru w badanej lokalizacji, tak, no to te podmuchy mogą nam schładzać przegrodę, przez co no, zaburzy nam to dokładność pomiaru, tak? Po prostu to nie będzie taka jakość, jakiej byśmy oczekiwali. To samo tyczy się stabilności temperatury. No tu chodzi o to, żeby budynek był w takim stanie jak najbardziej docelowym, tak, żeby nie było tak, żeby wcześniej było wyłączane ogrzewanie, tak, albo jakiś był przegrzewany budynek.
no bo wiadomo, że chcemy to zrobić na zasadzie wskazania błędów w wykonawstwie, tak, a nie na zasadzie tego, że no, analizujemy jakąś nietypową sytuację, która aktualnie ma miejsce, tak? Dlatego staramy się, żeby no, budynek chodził tak, jak budynek pracował tak, jak pracuje zwykle na co dzień, tak? No i ostatnia rzecz, na którą warto zwrócić uwagę, to jest ważne, aby było stosunkowo duże zachmurzenie. No, chodzi o to, że promieniowanie słoneczne chwilowo ogrzewa nam daną przegrodę i też podnosi nam tą temperaturę, kiedy w rzeczywistości faktycznie tak się nie dzieje zbyt często. Dlatego w takiej sytuacji można robić albo zdjęcia od strony północnej, która nie jest aż tak nasłoneczniona, tak, albo zwrócić uwagę na to, żeby po prostu było jakieś tam zachmurzenie przez dłuższy moment, tak, żeby ta przegroda doszła do takiego stanu docelowego. No i tutaj mam dwie przykładowe kamery FLIR-a jako zdjęcia na slajdzie. Tutaj mam trzy kamerki, które mam nadzieję, że widać. Ja nie mam podglądu ze swojej kamery, ale myślę, że widać. Mam taką jedną małą kamerę, którą bierzemy no, przy okazji. Ona jest wielkości, powiedzmy, telefonu komórkowego, smartfona, nawet troszeczkę mniejsza. No ona ma mniej możliwości ustawiania, tak, ale no, na zasadzie wskazania błędów też jest dobra. Jeżeli nie przygotowujemy jakiegoś dużego raportu z badania, no to na nasze potrzeby jakieś drobne, żeby sprawdzić, czy wszystko działa ok, ta kamerka jest jak najbardziej w porządku. Taka kamerka to jest koszt rzędu kilku tysięcy złotych, tak. Jak było następną w kolejce, to już podobną do tej kamery, która jest tu po lewej stronie na rysunku, jest taka kamera właśnie ręczna, ona jest dużo wygodniejsza w trzymaniu, też ma większy tutaj ekran, jest cięższa, tak, także stabilniejsza w ręce. No to też jest dobra. No to jest kwestia, czemu warto dopłacać do takich kamerek, bo no, ta jest większa. No to jest większa rozdzielczość, większa dokładność, tak. No, większa pamięć, tak, więcej jest w stanie zmieścić zdjęć, tak, takie urządzenie. No to zależy tak naprawdę od modelu, no trzeba po prostu zwrócić uwagę na specyfikację techniczną, czy to, czego oczekujemy akurat zostanie spełnione przez konkretne urządzenie. No to też zakres temperatur wchodzi w grę, no jest bardzo duża ilość zmiennych. No i no przygotowując taki raport komercyjnie, dobrze jest mieć sprzęt jak najwyższej jakości, tak? Jeżeli na przykład jesteśmy wykonawcą na budowie i chcemy po prostu sprawdzić poprawność wykonania bez skupiania się na jakichś tam konkretnych wartościach temperatury, tylko chcemy stwierdzić, czy na przykład w konkretnym miejscu przebiega jakaś rura z ciepłą wodą, czy na przykład nie ma przerwanej izolacji, no to też taka mniejsza kamerka też będzie w porządku. Tak? Wiem, że też w telefonach komórkowych takich bardziej, że tak powiem, dla profesjonalistów à la carte, tak, też montuje się takie kamerki już jako funkcję, tak? Także no, widać, że ludzie z tego korzystają. No i taka kamerka to jest koszt tam no, od kilku do kilkunastu tysięcy złotych, z czego to tam się orientowałem. Dodatkowo jeszcze mamy takie kamery, to już jest, że tak powiem, półka najwyższa, tak? Ta rączka jest zdejmowana, to może nie będę tego ściągał, bo zepsuję. No tutaj no, wygląda trochę jak taka kamera, że tak powiem, już na kasety, jest trochę bardziej z dawnych lat, no ale tutaj, tak jak widzicie Państwo, jest bardzo duża bardzo duży ten obiektyw, tak? Tutaj, jeżeli chodzi o rozdzielczość, na pewno będzie dużo wyższa, jakość będzie dużo dokładniejsza, jeżeli chodzi o pomiar, tak? Także jeżeli już wykonujemy badania takie zlecone komercyjnie, no to już korzystamy z tego sprzętu z najwyższej półki, tak? I to już, no to już są pieniądze takie, wydaje mi się, dość duże, tak? To warto sobie sprawdzić, tak? Bo już powiem szczerze, nawet boję się takie kwoty tutaj wymieniać. No, także idąc dalej, tutaj chciałbym jeszcze omówić kilka zdjęć, no termografów, tak? Które wykonaliśmy w naszej tutaj karierze, by tutaj zwrócić uwagę, tak, na jakieś tam błędy. Oczywiście od razu może wspomnę, że analizując takie zdjęcia, warto też wiedzieć, jakie są problemy w budynku i warto zapoznać się też z dokumentacją projektową, bo
no mając takie zdjęcie jak na przykład tutaj na górze po lewej stronie, no to już widzimy, że budynek jest niedocieplony, bo tutaj cały wieniec jest, świeci się na czerwono, tak? Znaczy, no chodzi o to, że po prostu beton gorzej izoluje ciepło niż pustak czy tam gazobeton, tak? I w miejscach, gdzie jest wieniec, tutaj przy stropie, no to no ucieka nam to ciepło, tak? To jest widoczna ucieczka, ewidentna. Później Państwu pokażemy zdjęcia dla budynków już po termomodernizacji, tak? Gdzie jest przyklejona warstwa styropianu, już nie ma tego efektu, tak? Nie widać tego wieńca. Tutaj na zdjęciu poniżej raz, że widzimy mostek tutaj geometryczny w miejscu, to jest chyba przejazd, o, tak jak tutaj widać na po prawej stronie, to jest chyba fragment bramy, tak? No, no w miejscach, gdzie te przegrody mają jak najwięcej, tą dużą powierzchnię stosunkowo, tak, czyli na skosach, czy na narożach wypukłych albo wklęsłych, tak, zwykle jest ten mostek i no, no ciężko jest go wyeliminować, tak, no bo no, no tak budynek wygląda, tak, ta bryła jest najczęściej na jakimś tam, na jakieś tam bryle prostokąta, tak, no i muszą być te miejsca, no oczywiście przy zastosowaniu odpowiednio dużej warstwy izolacji, no to niwelujemy te mostki, tak, ale no, to jest takie naturalne. No tutaj na rysunku poniżej widać też, też ten wieniec, o którym mówiłem wcześniej, a dodatkowo widać że ciepło ucieka przez warstwy muru powyżej okna, tak, na wysokości mniej więcej nadproża. No może być to spowodowane tym, że przegroda jest zawilgocona, tak, i po prostu przez wilgotną przegrodę łatwiej ucieka ciepło. No a żeby unikać wilgoci, po prostu może to nie jest temat tego spotkania, ale no to trzeba zwrócić uwagę, żeby pomieszczenia były dobrze ogrzewane, żeby nie były przechładzane i żeby no zapewnić odpowiednią wentylację w budynku, tak, żeby niwelować tą wilgoć w pomieszczeniach. No sugeruje się, żeby ta wilgotność była na poziomie od 40 do 60%, tak, to nawet takie proste termometry do pomieszczeń, one już zawierają takie informacje, tak, także możemy sobie sprawdzać i w zależności od tego na przykład otwierać okna, tak, czy no zwrócić uwagę na to, żeby w pomieszczeniach była odpowiednia temperatura. Tutaj idąc dalej, też kilka elementów, tutaj tak samo widzimy na zdjęciu góra, lewa strona, widzimy też wieniec, dodatkowo mamy, wydaje mi się, słup żelbetowy i takie miejsce, gdzie widzimy większą ucieczkę ciepła. To może być spowodowane tym, że na przykład za ścianą w tym miejscu stoi kocioł, tak, który też emituje jakieś promieniowania, co za tym idzie energię. To już tak jak mówię, trzeba wiedzieć, jakie są warunki w pomieszczeniu, tak, żeby dobrze to przeanalizować, żeby dobrze sugerować jakieś środki zaradcze, tak. Tu po prawej stronie mamy podobna sytuacja, widoczne są wieńce plus do tego naroże wklęsłe tam przy styku dwóch ścian zewnętrznych, tak, też widzimy na każdym zdjęciu to widać, okna są zwykle cieplejsze od ścian, gdyż po prostu okno ma dużo gorsze właściwości izolacyjności cieplnej niż ściana, nawet te okna pasywne, które teraz staramy się montować, tak, no to jest i tak poziom 0,9, kiedy od ściany wymaga się poziomu 0,2 wata przez metr kwadrat na Kelvin, czyli tego współczynnika przenikania ciepła. No tutaj pod spodem widzimy schody. Podejrzewam, że sytuacja tutaj miała miejsce taka, że pod spodem jest jakieś pomieszczenie, które jest ogrzewane i przez to, że te schody oczywiście nie są zaizolowane, mamy ucieczkę ciepła do góry, czyli po prostu schodami ciepło promieniuje nam do atmosfery. No może to jest też dobre, bo nie trzeba tak odśnieżać tych schodów, chociaż myślę, że jednak chyba bardziej istotne jest to, żeby to ciepło nie uciekało, tak, niż troszeczkę wygody. Po prawej stronie na dole widzimy mostek cieplny w miejscu połączenia balkonu. Tutaj wydaje mi się, że to może być loggia, ale no zasada jest bardzo podobna. Tu, żeby może taki zrobić wstęp, no to powiem, jak balkony są skonstruowane. Otóż z wieńca wychodzą pręty żelbetowe,
które, wokół których wylewa się, szaluje się balkon i wylewa się po prostu płytę betonową, tak? Czyli tak naprawdę balkon jest gołym betonem, który jest otynkowany, czyli to jest no, najgorszy z możliwych mostków. Już sugeruje się raczej, żeby nie robić balkonów, tak? A jeżeli już decydujemy się na balkony, to mówię oczywiście o budynkach jednorodzinnych, bo w przypadku wielorodzinnych no to bez balkonu, no myślę, że mniej osób zdecydowanie decydowałoby się na takie budynki, na takie mieszkania. No to już sugeruje się, żeby stosować materiały typu no izokorba, to się tak nazywa, gdzie nie mamy takie oddzielenie z materiału, który jest twardy, ale który ma dobre właściwości mechaniczne, ale cechuje się także dobrą izolacyjnością cieplną, tak? Tutaj w miejscu, gdzie jest to połączenie, mamy takie właśnie oddzielenie, na przykład z XPS-u, który jest no, cechuje się dobrą właściwością wytrzymałości na ściskanie, tak? Także przeniesie nam to obciążenie, a jednocześnie zaizoluje nam to połączenie. Idąc dalej, przy okazji zdjęć, tutaj po lewej stronie na górze widzimy budynek podpiwniczony, tak? Świadczą o tym tutaj okna po prawej stronie, okienka małe piwniczne widoczne. I tutaj po lewej stronie widzimy dość takie pole świecące się na żółto, co może oznaczać, że ta przestrzeń publiczna akurat jest ogrzewana. Możliwe, że znajduje się w nim właśnie źródło ciepła, które rozprowadza później, z którego rozprowadzona jest woda na instalację grzewczą w budynku. No zwykle przy budowaniu takich budynków, czy to jednorodzinnych, czy to wielorodzinnych, przynajmniej kiedyś ta piwnica była gorzej zaizolowana niż ściany, no niż ściany, że tak powiem, w mieszkaniach, tak? Także teraz w sytuacji, w której mamy tam jakieś ogrzewanie, no to tam jest ewidentna strata ciepła, tak? Na budynku po prawej stronie, na rysunku po prawej stronie, termografię dokładnie, widzimy dość dokładny rysunek tej konstrukcji tradycyjnej, murowanej w ścianach zewnętrznych, tak? Tutaj ewidentnie zaprawa klejona, czy to, no nie wiem, na co to było murowane, podejrzewam, że na jakąś bardziej nieklejową zaprawę, tylko jakąś cementową. Ona cechuje się gorszymi właściwościami izolacyjności cieplnej niż bloczek, tak, wokół którego została położona ta zaprawa. I tutaj, jak na tym rysunku widać po prostu, jak odznaczają się te miejsca, tak? No, tak jak mówiłem, w momencie, w którym zdecydujemy się na zaizolowanie takiej przegrody, no to już ten problem nie będzie widoczny, tak? Na rysunku lewy dół, tutaj też polecam zwrócić uwagę, to już jest robione od wewnątrz, jak duża jest ta różnica pomiędzy temperatur, tak? Jeżeli to jest aż 12 stopni, kiedy w pomieszczeniu mamy ogrzewanie, tak, do 24 stopni, no to już no ewidentnie jest coś nie tak. Jeżeli ta różnica, tak jak mówiłem, ona może wystąpić na elementach takich typowych, tak jak na przykład tutaj widzimy ramę okienną, która też cechuje się gorszą izolacyjnością nawet niż sam zestaw szybowy, tak, bo w szybach mamy próżnię, która jest wypełniona argonem, tak, więc one dość dobrze izolują, natomiast rama, no i połączenie właśnie tego zestawu z ramą, ono jest, że tak powiem, słabym punktem takiego elementu stolarki okiennej, przez które właśnie ucieka nam ciepło. No i tutaj na rysunku większym problemem niż to okno jest połączenie stropu ze ścianą zewnętrzną. Tutaj biorąc pod uwagę to, w jaki sposób wygląda ten element, przez który ucieka ciepło, możemy założyć, że no jest jakiś problem właśnie z wilgocią w pomieszczeniu i ta właśnie wilgoć przeszła nam przez ten element i przez co no, raz, że ucieka nam powietrze, ucieka nam ciepło, dwa, że no to może przerodzić się w jakieś grzyby czy pleśni, także też no, warto zwracać uwagę na takie problemy, tak. Tu na rysunku prawym na dole widzimy element dachu, tak, tutaj widzimy krokwie i ruszt, pod którym
Nóż, do którego prawdopodobnie będą, czy już są przyczepione jakieś, jakaś warstwa wykończeniowa, czy to płyta kilka, czy USB, no zależy co tam, na co się zdecyduje inwestor. No i widzimy takie elementy niebieskie, tak? Możemy założyć, że albo coś było wcześniej w tym miejscu, nie zostało zaizolowane, w każdym razie teraz jest tam pustka i no, ucieka tamtędy ciepło, tak? Także tu już mamy jakiś błąd wykonawczy. Tutaj na zdjęciach na górze mamy ścianki, z tego co pamiętam, to są ścianki klankowe. No i także, tak jak mówiłem, no, ucieczka w miejscu naroża, tak? A tutaj po prawej stronie jakieś braki izolacji, o których tutaj wcześniej mówiłem, że mogą się pojawić. Co więcej, tutaj patrząc na stronę, na dół, na stronę lewą, widzimy podobną sytuację do tej, której opisywałem, że po prostu bloczki się odznaczają, tak, a dodatkowo mamy jeszcze pole żółte pod oknem, co może oznaczać, że no po prostu tamtędy jest nieszczelność i tamtędy może uciekać nam ciepło, jest jakiś błąd wykonawczy, tak, powiedzmy pianka nie doszła i jest no po prostu nieszczelność, przez którą tracimy energię z budynku. No i na górze widzimy poddasze użytkowe, w sensie na rysunku tutaj dół, prawa strona, widzimy poddasze użytkowe. Tutaj te elementy niebieskie są stosunkowo niskie, jednak biorąc pod uwagę fakt, że no, ta różnica jest tak duża, bo to jest znowu 12 stopni, no, warto zwrócić uwagę, czy wszystko zostało wykonane poprawnie. No, dodatkowo też może być tak, że wszystko zostało wykonane zgodnie z projektem, a to projekt jest błędny, tak? Coś zostało zrobione niezgodnie ze sztuką budowlaną, zaprojektowane. Dlatego no, przy każdym takim badaniu warto jest jednak wrócić do tej dokumentacji projektowej, przejrzeć to, czy to wszystko ma sens jako pierwszy etap, no a drugi etap to jest ocena poprawności wykonania, tak? I tutaj już przechodzę powoli do budynków, które zostały akurat dobrze zaizolowane. Tutaj lewa strona, góra. No tutaj widzimy po lewej stronie budynek dobrze zaizolowany. Tu też, jako że jest to budynek wielorodzinny, no to wymiana okien leży po stronie właścicieli lokali, tak? Także też widzimy, że część okien jest w lepszej kondycji, jeżeli chodzi o izolacyjność cieplną. Te okna na dole już są w gorszej, tak? Także na to możemy zwrócić uwagę, a jeżeli patrzymy na całość przegrody, no to no nie widać takich miejsc, przez które uciekałaby energia. Dlatego no, to jest dość dobrze wykonane. Tutaj jeszcze jako taki żółty punkcik jest jakaś tam oprawa, źródło światła jakieś tam sodowe, uliczne, także no, to też przy okazji robienia takich zdjęć lepiej unikać takich punktów, bo po prostu zawyżają nam tą skalę, tak? To, no, tą skalę możemy oczywiście wstawić, jakoś tam z palca wpisać ten zakres, tak, ale no, lepiej jest jednak skupić się na tym elemencie, który analizujemy. Tu jeżeli chodzi o stronę prawą, tutaj sam się zastanawiałem, czym to jest spowodowane, tak? To jak to wygląda, że wokół okna mamy taką żółtą poświatę, tak? Plus, która ucieka nam do góry. No i tutaj przypomniałem sobie, że to była kwestia tego, że okno było otwarte, tak? I po prostu ciepło z pomieszczenia uciekało do góry, tak? Dlatego mamy, no dlatego wygląda to, jak wygląda. Jeżeli patrzymy na budynek po lewej stronie na dole, tutaj widzimy no, już zaizolowaną przegrodę zewnętrzną. Też warto zwrócić uwagę na tutaj takie kropki bardziej żółte, to są kołki montażowe do styropianu, tak? Które najczęściej, przynajmniej teraz, wykonawcy starają się zasłonić takimi dybelkami no to jest taki sam styropian jak ten, z którego wycięto ten fragment, tak? Po prostu jest tak docięty na wymiar. No i też warto zwrócić uwagę, żeby to było klejone jednak na piankę montażową, która ma lepsze właściwości izolacyjne, a nie na klej do styropianu, tak? Bo no tutaj w tym przypadku można stwierdzić, jako że one są dość widoczne, że można stwierdzić, że to faktycznie było przyklejone na klej, a nie na piankę, tak?
No i jeszcze przy okazji wykonawstwa też, tu akurat na żadnym zdjęciu tego nie było widać, ale po jakby miejsca styku płyt styropianowych też powinny być, jeżeli są jakieś szczeliny, powinny być wypełnione pianką, tak, no żeby ten, no te szczeliny, przez które może uciekać nam ciepło, jakby zniwelować jak najbardziej. No, pianka jakaś tam nisko rozprężna, tak, żeby nam nie rozcedziło tych płyt, myślę, że powinna załatwić sprawę. No i kolejna rzecz, tutaj już znowu mamy termograf dla budynku no niezaizolowanego. Tutaj widzimy, że przy temperaturze 10 stopni cała przegroda nam świeci się na żółto, także no to jest ewidentny błąd. W sensie, no nie błąd, taka technologia, po prostu trzeba to no dokonać tej termomodernizacji. I tak jak mówiłem wcześniej, widać te wieńce, które jako że no są z żelbetu, no to no są chłodniejsze, tak, no bo jeszcze bardziej to to zimno w nie wnika. I to już będą praktycznie ostatnie zdjęcia, jeżeli chodzi o ten o kwestię termografów. Tutaj, tak jak mówiłem wcześniej, jest sytuacja, gdzie faktycznie piwnica nie jest zaizolowana i przez tą przestrzeń ucieka nam ciepło, tak? Może być to kwestia tego, że faktycznie są grzejniki zainstalowane w przestrzeni piwnicy, a może być to kwestia też tego, że poziomy, tak, i odejścia do pionów, armatura nie są zaizolowane, źródło ciepła nie jest zaizolowane i po prostu są w stanie tak nam nagrzać to, tak nam nagrzać to piwnicę, że po prostu no, ta strata jest aż tak widoczna. To jest aż 8 stopni różnicy przy dość dużym mrozie. Na rysunku po prawej stronie tutaj widzimy mostki, ale to są raczej mostki konstrukcyjne, tak jak tutaj mówiłem wcześniej, tutaj mamy skosy przy dachu, tutaj prawdopodobnie jest krokiew położona, tak, i na miejscu tego styku mamy ucieczkę ciepła. Tutaj po prawej stronie też widać krokiew, no dlatego no jednak układając taki dach, to już też warto zwrócić uwagę wykonawcom, że warto jest do krokwi przybić dodatkowy ruszt i jeszcze, że tak powiem, na zasadzie kontrłaty, tak, dodatkową warstwę wełny zamontować do tego rusztu, tak, i no, zaizolować to miejsce, gdzie mamy jakby ucieczkę ciepła przez samo drewno. No tutaj podobna sytuacja na dole, gdzie też widzimy krokwie i ucieczkę przez mostek geometryczny i po prawej stronie, no tak jak wygląda to poddasze i ten skos, te ścianka kolankowa. No i jeszcze kilka słów na temat tego, co faktycznie, do czego możemy zastosować taką kamerę. Taka kamera może nam wskazać wady technologiczne przegród budowlanych, czyli na przykład miejsca, gdzie nie docieplono nam fragmentu, albo są jakieś szczeliny, albo wełna się zsunęła, tak. No to już w zależności od, że tak powiem, skali problemu, no i od technologii konstrukcji budynku, tak. Możemy dzięki temu lokalizować rury z ciepłowodą oraz wycieki nieszczelności. To też przy okazji wykonywania jakichś remontów, kiedy mamy na przykład instalacje, rozprowadzenie poprowadzone częściowo na przykład w posadce, tak? Dzięki takiemu badaniu możemy stwierdzić, czy tam przebiegają te rurki z ciepłowodą. To też fajnie widać przy okazji ogrzewania podłogowego. A dodatkowo, no jeżeli jest jakieś przerwanie tej ciągłości instalacji, no to też ta kamera pomoże nam wykazać miejsce, gdzie mamy ucieczkę tej wody, tak, czy tam parametry. Dodatkowo możemy określić stan izolacji cieplnej kotłów, rurociągów, izolowanych kanałów wentylacyjnych. No to tak jak tutaj mówię, no dzięki temu możemy faktycznie raz, że sprawdzić ciągłość, bo często, zwłaszcza w przypadku tych starych typów izolacji z waty szklanej, tak, może być tak, że no gdzieś ta wata nie doszła do końca, tak, a no to jest, jako że to jest przykryte tym gipsem, no to też nie widzimy, tak, jak to wygląda. No dodatkowo ucieczka armaturą niezaizolowaną, tak. No i faktycznie no można to wskazać też poprawność działania jakichś tam urządzeń, źródeł ciepła, tak, czy one za bardzo
no założenie jest takie, żeby one podawały ciepło dalej, a nie ogrzewały pomieszczenie kotłowni, także to też nam może pokazać, jak duży jest problem, jeżeli chodzi o kiepskie stare źródło, tak. No i dodatkowo takie badania wykonuje się przy na przykład przy rozdzielniach elektrycznych, przy jakichś urządzeniach elektrycznych, żeby zobaczyć te połączenia, które są najbardziej newralgicznymi punktami, czy tam nie mamy jakichś problemów, czy nie, czy to połączenie jest wciąż silne, stabilne, no bo jeżeli mamy jakieś poluzowanie, tak, no to automatycznie to połączenie nam się rozgrzewa i co wykaże nam to badanie, a też no wiemy, jak takie problemy z przeskoczeniem iskry na poluzowanym połączeniu mogą się kończyć, tak, no dlatego warto zwracać uwagę na takie rzeczy. Idąc dalej, kiedy warto zlecić takie badanie? No na przykład przy okazji odbiorów robót budowlanych, jeżeli chcemy sprawdzić właśnie poprawność wykonania tych robót zakrytych, czyli tej izolacji na przykład poddasza, tak, czy ta wełna wszędzie jest położona, tak, czy mamy tą wełnę ułożoną na ruszcie, jeżeli to wcześniej nie było sprawdzone, no warto jest po prostu sprawdzić. Też wiele osób przy okazji odbiorów mieszkań korzysta z takich kamer i wykazuje deweloperom jakieś tam ewentualne wady, tak, na przykład przy balkonach, czy gdzieś tam na narożach, tak. No jeżeli mamy podejrzenia jakichś problemów, jeżeli chodzi o wykonanie, o naszą bryłę, tak, jeżeli mamy jakieś problemy z wilgocią, tak, no to ewidentnie możemy wskazać te miejsca, które są mostkami termicznymi, no bo to do tego służy, tak. No przy okazji audytu energetycznego też warto sprawdzić faktycznie, czy mamy tą izolację. Często przy braku tej dokumentacji technicznej, no i jeżeli nie chcemy wykonywać jakiejś tam odkrywki, tak, rozwiercać tej przegrody, no to możemy taką kamerą sprawdzić, jak wygląda przegroda w termografie, tak, to już nam powie, czy może widać te dyble, może właśnie odznacza się ten strop, co sugeruje to, że przegroda nie jest zaizolowana. No i przy okazji modernizacji instalacji w budynku, tak, no to też, tak jak mówiłem, przy takim odbiorze możemy na przykład sprawdzić, czy instalacja jest szczelna, tak, no przy puszczeniu wody o wysokiej temperaturze, no to ewidentnie za chwilkę już byśmy widzieli na kamerce, no tak jak tutaj po prostu przejeżdżając po drodze, przebiegu takiej instalacji, takiego rurowania, no to już widzimy, czy to jest dobrze zaizolowane, tak, no bo teraz warunki techniczne wymagają, żeby takie instalacje były od razu już zaizolowane w botulinie, czy są w całości zaizolowane, czy nie ma jakichś wycieków, tak, czy zostały poprowadzone zgodnie z założeniami, tak jak chcieliśmy, no nawet też, no żeby określić, gdzie przebiegają nam te przewody, żeby przy okazji jakiegoś tam remontu nie natrafić na taki przewód i nie zniszczyć go, tak. No i jeszcze chwilkę wspomnę, wiem, że tutaj Państwo często reprezentują gminy, które mogą być zlecającym na taki raport, mogą zlecać taki raport, co powinien zawierać taki raport, tak. No to przede wszystkim te warunki, o których mówiłem, czyli temperaturę i wilgotność powietrza tam w miejscu badania, tak, czy to w pokoju, tak, w budynku, czy to na zewnątrz, wiatr w danym momencie, też warunki pogodowe, które w ciągu ostatnich 24 godzin, tak, które powiedzą nam, skoki temperatury były dość wysokie, to o czym mówiłem wcześniej, żeby ten pomiar był jak najbardziej odpowiadający takiemu stanowi docelowemu budynku. No a także inne czynniki, czy to nasłonecznienie, tak, jeżeli jest tam aktualnie duże nasłonecznienie, tak, no to no jeżeli nie możemy już tego jakby zrobić w innym momencie, no to też warto to wpisać, tak. Musimy także napisać, z jakiego typu urządzenia korzystaliśmy, z jakiej kamery, o jakich parametrach, tak, żeby, no jeżeli byłoby no zlecane jakieś drugie takie badanie, no to żeby to porównać, tak, dokładność tego i no i jakość tego zdjęcia, tak. Dodatkowo no proste zasady interpretacji, czyli to, o czym mówiłem, że no miejsca te właśnie bardziej fioletowe, bardziej niebieskie, no to jest to miejsce ucieczki ciepła,
w sensie to miejsce zimniejsze, a to miejsce żółte, no to jest właśnie to miejsce cieplejsze, czyli w przypadku zdjęcia robionego z zewnątrz, no to jest miejsce ucieczki ciepła, na przypadku zdjęcia od wewnątrz, no to jest to miejsce, gdzie no mamy tą temperaturę taką jak w pokoju, jak byśmy chcieli. No a także wyniki tych zdjęć, tych analiz, które przeprowadzaliśmy z dość dokładnym opisem, tak żeby zamawiający inwestor no, wiedział tak naprawdę, co te zdjęcia przedstawiają i w jaki sposób korespondują z tym problemem, który on zgłaszał, bo to najczęściej zdjęcie tą kamerą, no to jest zlecenie w momencie, w którym mamy jakiś problem, tak, w budynku. Dodatkowo to, o czym mówiłem wcześniej, analiza dokumentacji technicznej w kontekście poprawności ze sztuką budowlaną, a także odniesienia do faktycznego wykonawstwa, tak, no a także podsumowanie, wnioski, no i zalecenia naprawcze, jak zredukować te miejsca, przez które ucieka ciepło, w sensie ten efekt jakoś tam zminimalizować. O. No także myślę, że na ten moment to tyle. No, przy takim, że tak powiem, trybie szkolenia na miejscu pewnie te kamery byłyby gdzieś tam puszczone po sali, tak? Można by porobić zdjęcia w pokoju, no ale tutaj no, nawet nie mam pomysłu, jak można by to lepiej zrobić, tak? Także wstęp jest dość teoretyczny. Jeżeli będą mieli Państwo kiedyś okazję wziąć do ręki taką kamerę, no to jak najbardziej zachęcam. No i bardzo dziękuję za uwagę. No, jestem otwarty na pytania, także mam nadzieję, że będę w stanie pomóc, jeżeli jakieś się pojawią. Bardzo dziękuję Marcin za wyczerpującą prezentację, naprawdę z całą masą praktycznych uwag. Teraz będzie czas na pytania, a tutaj odczytam z czatu, mamy taką dyskusję na temat rekomendacji producentów modeli kamer termowizyjnych do rozważenia zakupu na potrzeby gminy. Jaki budżet? Tutaj padła odpowiedź, że do 15 tysięcy złotych, ale na takie potrzeby bardziej własne około 1500 złotych. Mógłby się Marcin jeszcze odnieść do tego, czy to faktycznie tak wygląda? Czyli no tak, tak. Jeżeli faktycznie wykonywała, tak jak mówiłem wcześniej, że jeżeli faktycznie badania wykonywane są na jakieś tam swoje potrzeby przy odbiorach budynków, żeby sprawdzić tą poprawność, tak, i ciągłość warstwy izolacji, no to no tak jak ja mówiłem chyba, no jeżeli nie widać różnicy, to po co przepłacać, tak? No takie kamery też są dobre i to jest właśnie, tak jak mówiłem, koszt rzędu kilku tysięcy złotych, a no też powiem szczerze, zawsze jak jeździmy i nie wykonujemy takiego, tylko robimy dla siebie takie zdjęcia, no też najczęściej korzystamy z tej małej kamery, najmniejszej. No jeżeli macie Państwo budżet większy, tak, no to no można równie dobrze zdecydować się na taką kamerę, czyli to już jest no inny typ, tak, jeżeli wejdziecie Państwo w ofertę, czy tam Testo, czy we Flira, tak, no to oni mają, że tak powiem, najpierw całą paletę takich kamerek, w zależności od różnych parametrów, później są takie kamerki, no a później takie już, że tak powiem, no już wersje bardzo profesjonalne. Jasne, dziękuję. Mamy jeszcze jedno pytanie na czacie. Czy można będzie dostać taki przykładowy raport? Zwłaszcza mam na myśli wyniki analiz, obrazy z opisem, interpretacją wyników, analizę dokumentów technicznych, wnioski i zalecenia. No na pewno musielibyśmy no, usunąć wszystkie te dane takie wrażliwe, tak? No bo to jednak jest wykonywane na konkretne zlecenia. No ale, że tak powiem, samą analizę dla konkretnych przypadków, no myślę, że no po oczywiście po opracowaniu takiego, jakiegoś takiego naszego raportu dla klienta, tak? No może faktycznie moglibyśmy w stanie wysłać. Tu jeszcze dopytam współautorów. Ja za chwilkę tutaj na czacie podam adres mailowy do naszego prelegenta. Będzie można bezpośrednio się kontaktować. Nie mam tu więcej pytań na czacie. Czy ktoś z Państwa jeszcze chciałby zadać? Przepraszam, czy można zadać tak pytanie, bo nie chcę pisać tutaj, żeby... Tak, bardzo proszę. To tak, ja generalnie wykonuję badania termowizyjne od 8 lat i tak chciałem panu Marcinowi bardzo pogratulować, bo generalnie przeprowadził nas przez szkolenie, ja też sam prowadzę szkolenia w ciągu godziny i każdy temat był liźnięty i to jest bardzo fajne, w sensie zwykle to trwa dużo dłużej i tutaj, że
Marcin potrafił to zrobić w ciągu godziny i naprawdę opowiedzieć o wszystkim, co jest istotne. To, no tak jak mówię, to z mojej strony jest szacunek. Ja chciałem zwrócić uwagę na rzeczy, które prawdopodobnie mogły komuś umknąć, kto słuchał tego szkolenia, a dla pana Marcina mogą być oczywiste. Tam były pokazywane zdjęcia termowizyjne, ale proszę pamiętać, że tam są dołączone jeszcze do każdego zdjęcia termowizyjnego na dzień dzisiejszy zdjęcia światła białego, czyli takie zwykłe zdjęcia. Więc jakby państwo oglądacie nie tylko termowizję, czyli jakieś tam narożniki, ale też te zwykłe zdjęcia. To tak informacyjnie. Druga rzecz, kamerą termowizyjną, tymi nowszymi modelami jest taka funkcja izolacji. Można wpisać współczynnik temperaturowy 0,72 i on nam sam obliczy, czy jest ryzyko wykraplania się wilgoci na mostkach termicznych, czyli na narożnikach. To tak tylko mówię o tym, że jakby w kamerach to już jest wbudowane. Potem tutaj, jeżeli chodzi o te rury z ciepłą i z zimną wodą, bo generalnie da się kamerą termowizyjną wykrywać właściwie wszystkie rury. Istotą jest to, że trzeba puścić tą wodę. W sensie my nie wykryjemy rury z ciepłą wodą, dopóki woda nie zostanie puszczona, bo jak pamiętamy, woda w instalacji nieużywana będzie zimna, bo dochodzi do temperatury otoczenia właśnie w wyniku wymiany temperatur. To tak jak państwo zlecacie komuś lokalizację wycieku, to proszę o tym pamiętać, bo ja mam problem z tym, że klienci czasami myślą, że ktoś przyjedzie i tą kamerą im znajdzie wyciek bez przygotowania. Tego się po prostu nie da zrobić. I z takich tematów jeszcze istotnych, badanie termowizyjne w mojej ocenie nie powinno być opiniowane. O tym mówi norma 13786. Tam jest taki zapisek na samym dole, że, bo tak jak państwo wykonujecie audyty energetyczne i badania termowizyjne, to trochę inna sytuacja, bo państwo w audycie energetycznym możecie zawierać opinię, ale takie badanie termowizyjne surowe, ono nie powinno mieć opinii, ono powinno mieć jakby dostosowane być właśnie do tych wytycznych, z tej normy, czyli określenie jakości, a nie ilości, jeżeli chodzi o te straty ciepła. I na tym się to powinno zakończyć. To tak tylko informacyjnie, bo czasami właśnie ktoś pyta o te zalecenia, a powinna dokonywać inna osoba. Tak jak pan Marcin, on ma wykształcenie budowlane i wydaje mi się, że on na osobnej opinii spokojnie może to zrobić, ale większość ludzi, którzy wykonują w Polsce badania termowizyjne, to są energetycy. Czyli ludzie, którzy zajmują się po prostu termodynamiką, bo po prostu jest im łatwiej przejść na inne tematy, bo tak jak tutaj pan Marcin wspomniał, termowizja to nie tylko budownictwo, ale też inne działy. To dziękuję. Ja ale tak jak mówię, gratuluję, bo bardzo dobra szkoda. Ja dziękuję bardzo za słuszną uwagę. To prawda, faktycznie kamera robi jednocześnie zdjęcie i termograf, i faktycznie zdjęcie w świetle widzialnym. Tak. Także no, to bardzo słuszne uwagi, dziękuję. Bardzo dziękuję. Czy mamy jeszcze jakieś pytania? Zapraszam, zachęcam do zadawania pytań. Czy ktoś jeszcze chciałby zabrać głos? Uwagi, pytania? Tutaj na czacie też już nie widzę więcej uwag. Czy jeszcze mamy pytania? Chyba nie mam więcej pytań, chociaż słyszę jakieś odgłosy, ale dosyć niezrozumiałe. Może prośba o zadanie pytania na czacie, jeśli coś źle słychać. Chyba nie mamy więcej pytań. Bardzo dziękuję za prezentację. Jeszcze raz podkreślę, że bardzo interesujące informacje. Zachęcam państwa oczywiście do uczestniczenia w kolejnych spotkaniach. Co tydzień w środę spotykam się o godzinie 11 z naszym ekspertem bądź z jakimś ekspertem zewnętrznym. Także zachęcam do zaglądania na nasze strony internetowe i media społecznościowe. Tam ogłaszamy kolejne tematy i linki do rejestrowania się. Dodam, że warto się rejestrować wcześniej na nasze spotkania, ponieważ w momencie rejestracji jest możliwość od razu zadania pytania, do którego prelegent może się przygotować, zanim rozpocznie prezentację. Za tydzień zajmiemy się tematyką oświetlenia, także zachęcam państwa do rejestrowania się, jak tylko będzie to możliwe, i uczestniczenia w naszych kolejnych spotkaniach. Bardzo dziękuję za uwagę. Zakończymy nasze dzisiejsze spotkanie. Do widzenia. Do widzenia. Do widzenia. Do widzenia. Do widzenia.